Dziękuję za czas, który poświęcali mi wychowawcy. Dziękuję, nie wiem sam jakby to się toczyło. Gdyby nie te lata 3, pewnie bym już siedział za kratami. Tu nauczyłem się żyć, a nie pod sklepami pić. W ekstraktestie podszkoliłem, dziś już tego nie żałuję. Choć na początku nerwałem byłem kierowany. Zjem ze dwa banany, nerwy daję wpięty. Kontrol się świeci, jestem zadowolony. Nie będę chodził jak pogięty. Dziękuję, jestem święty, nie robię już przekręty. Nauczyłem się, że przypały nie popłacają i się nie opłacają. Sprawa w sądzie nie jedna. Bałem się, że wtrafię do ośrodka zamkniętego lub też otwartego, czy też do więzienia zamojskiego lub dosyć dla odległego. Nie byłem pewien, czy dam radę, więc ogarnąłem się w czasie odpowiednim. Dziękuję, kiedy źle to odebrałem i mięsem rzucałem. Ja nie chciałem, ale się z chamstwem pokazałem. Przepraszam, taka to sprawa, młody byłem i głupi. Teraz już mam lata, ogarniam ten etap, choć nie posiadam Fiata, brak kwita. Ale mam zamiast zrobić prawko, dumni może ze mnie nie byliście i nie będziecie. Ale dajcie czas, ja pomału staję się kimś, to nie kpina. Lecz wychowanka wyobraźnia, przepraszam za wszystko, taka to sprawa. Podziękowanie to zostanie, tylko ja odejdę. Ale jeszcze ten dom odwiedzę, mam nadzieję, dziękuję. To tu zawdzięczam swoje lata, swoje pasje. Mam pewnie rację, choć nie jeden zaprzeczy, w nosie mam to. Ale pani dyrektor jest na stanowisku niezastąpiona. Bałem się, że spadnie mi korona. Zawsze stałem w biurze, chyba że miałem sprawę, wtedy usiadłem. Rozmawiałem, przy tym się telepałem, zawsze się dogadałem. Liczyć można było na każdego, nawet na mnie. Zgadza się pan ze mną, panie Pawle, tu miałem wszystko podane, lecz na wolność się wyrwałem. Powiem dlaczego, żeby było jasne. Brak rodziny, brak czułości, miłości, a to najważniejsze w moim postępowaniu. Było wiele wychowanków, ale nie każdy mi odpowiadał. Przepraszam za wszystko, dziękuję z całego serca swego ukochanego. Panie Tadziu, ta praca z panem była czasem nawet zabawna. Wkurzyłem się ostatnio, bo źle słowo odebrałem. Później to zrozumiałem, lecz się i tak nie odezwałem. Przepraszam, ja tak nie chciałem. Pani Alu i panie Renatko, przepraszam, że miałem zostać, ale odchodzę. Ale o placówce nie zapomnę, obiecuję jeszcze dobre słowo, o wychowawcach narzucę. Wychowawcy nauczyli nauczyć, oby tak było, za każdy będzie to wykorzystywać, korki za free. Zawsze tak łatwo będzie, to usamodzielnienie, mętliwie mam, ale co poradzić. To nie moje miejsce, jeśli ktoś będzie miał taką szansę jak ja zostać, nie marnujcie, tylko się nam nauce skupcie. Ja za to serdecznie dziękuję, uszanowanie już mi się nie rymuje.